Będziemy namawiać was do tego, żebyście mądrze wędrowali po różnych górach świata. Mateusz wali górę od marzenia do przygody. Wszystko o wędrowaniu w książce Trek dzisiaj u nas w studiu. Choć mam nadzieję, że Mateusza pamiętacie z naszego spotkania, kiedy opowiadaliśmy sobie o takim fantastycznym projekcie Before It's Gone, czyli łapaniu takich miejsc na świecie, które prędzej czy później znikną od tak po prostu z uwagi na zmieniający się klimat, zmieniającą się zmieniające się okoliczności. Wtedy to były Himalaje, teraz niedawno Peru. Tak, wyprawa do Peru, którą zapowiadaliśmy już w trakcie mm -hmm. naszej pierwszej rozmowy. W Peru byliśmy z Michałem, fotografem, w maju. To była taka wyprawa, o której mogę powiedzieć, że była pierwszą podróżą, która miała charakter eksploracyjny w, moi, w moim doświadczeniu. Ja muszę przyznać, że tych wypraw trochę było. Hmm. Szliśmy inkaskimi drogami. I to takimi drogami, które nie są w żaden sposób skatalogowane, w żaden sposób opisane. Nie można ich dostrzec nawet na, nawet na Google Earth, hmm. więc teoretycznie nie istnieją. – O ile pamiętam, czego szukałeś zanim zniknie w Himalajach, to w Peru? Za czym goniłeś? – Za topniejącymi lodowcami. To był główny temat tej naszej wyprawy hmm. reporterskiej. Przede wszystkim interesowały nas historii, jak te topniejące lodowce, a statystyki są nieprawdopodobne, mm. jak te topniejące lodowce wpływają na życie mieszkańców Andów, którzy pod 500 lat ży, żyją z uprawy roli. Mm. Myślę o tym, bo niedawno, kiedy podróżowałem po Alasce, wielu z ludzi, którzy szli szlakiem do lodowca, nie wiem, Exit Glacier na przykład, mówią, to jest niemożliwe, że jeszcze 30 lat temu on był tu, a my mamy przed sobą dwa kilometry, że one się w tak gigantycznym tempie cofają. I kiedy akurat to się dzieje w Stanach, w których prezydent mówi, dobra, protokół tam klimatyczny, wywalamy to wszystko, żadnych zmian klimatu nie ma, kiedy widać to po prostu na własne oczy, że jest. No. W Peru znajduje się 70% lodowców pochodzenia tropikalnego, co było hmm. bardzo zabawną informacją. No tak. Kiedy o tym rozmawialiśmy, ale te lodowce są związane z bliskością Amazonii i lasów deszczowych. Mm. I w przeciągu ostatnich 30 lat 40% tych lodowców odeszło do historii. Mm. Po prostu stopniały. I kiedy razem z naszym tłumaczem Wilfredo szliśmy u podnóża świętej dla inków góry, Salcantay, i on pokazał nam miejsce, w którym był 17 lat temu, i wskazał dokładnie punkt, w którym wówczas znajdował się lodowiec, to dla nas to było szokujące. Mm. To było takie namacalne doświadczenie tego, że moje dzieci, dzieci moich dzieci już pewnie tych lodowców w Andach nigdy nie zobaczą. I jedno to jest zmieniający się krajobraz, bo gdzieś, gdzie był lodowiec, dzisiaj po prostu jest czasem, nie wiem, brązowa przepaść, ale tak naprawdę patrząc choćby po, po północy Alaski, że do niej się odwołam ostatni raz, to mm. jest ogromny wpływ na sposób bycia i życia ludzi, że Inuitów kiedyś 95% w moim miasteczku, dzisiaj 45%. Że rodzice nie nadążają z wychowaniem dzieci tak, żeby one mogły przenieść jeszcze część historii, mm. żeby umiały obrabiać, żeby tak jak się obrabiało je przez lata żeby umiały się przygotować na zimę, bo też te zimy wyglądają zupełnie inaczej już. Nie? W Peru istnieje bardzo rozpowszechniony kult Pachamamy, Matki Ziemi, tudzież Madre Tierra, jak się o niej mówi. Peruńczycy, którzy, tak jak wspominałem, żyją z uprawy roli, są z Matką Ziemią bardzo związani i w momencie, kiedy zaczyna brakować wody pochodzącej z lodowców, oni nie są w stanie nawadniać swoich poletek mm -hmm. gdzieś wysoko w Andach. I kiedy nie są w stanie tego robić, nie wyżywią też swoich rodzin. Udają się do dużych miast, sprzedają swoje ziemię bardzo Często kapitałem zagranicznym. W tych miejscach znajdują się bogate złoża i rudy. I rozpoczynają nowe życie w mieście, które kończy się w momencie, kiedy kończą się też pieniądze, które dostali za swoją ziemię. Mhm. Jest ich w tych miastach coraz więcej. Tworzą bardzo rozległe dzielnice, nazywane barrios. I nagle okazuje się, że przy takiej ilości ludzi znów zaczyna brakować wody. I wpadają w błędne koło. Nie mogą mieszkać tam, gdzie mieszkali ich przodkowie. Bo nie mogą kultywować roli. Nie mogą też żyć w mieście, bo nie są w stanie się tam w żaden sposób utrzymać. I to jest historia, którą, która była dla nas naprawdę szokująca na tej poprawie. Opowiadałem, zapowiadając naszą rozmowę, że to jest taki poradnik dla ludzi, którzy chcieliby spróbować swoich sił w górach trochę inaczej niż spacując po tratach czy bieszczadach, nie obrażając broń Boże ani teatra, ani bieszczad, ani tych, którzy tylko tam się wybierają. Co jest najtrudniejsze w przygotowaniu, w pomyśle, w podejściu na początku? Kiedy ja pisałem Treka, robiłem to z myślą o osobach, które mają już pierwsze doświadczenia zdobyte w Tatrach i Bieszczadach. Jednocześnie chcą zrobić krok dalej, wyjechać w Andy, na Kilimandżaro, mm. do Azji, w Himalaje, ale nie wiedzą do końca jak się za to zabrać, bo ilość informacji, która jest dostępna w sieci, tudzież w literaturze jest tak olbrzymia, jednocześnie czasem wykluczająca się, mm. że chciałem, aby te wszystkie informacje były zebrane w jednej książce i każdy, kto zastanawia się, jak to zrobić, ma różne wątpliwości, znalazł w niej swoją odpowiedź. Myślę, że... Ilość informacji, z którymi musimy się zmierzyć, począwszy od przygotowania tej wyprawy, pójścia do sklepu po, mm. po sprzęt górski, którego jest teraz całem ultą, to może wiele osób przerażne. Mm. Treku... Ale też na przykład, bo tak jak mówisz, jak już mamy sprzęt i tak dalej, za, podejrzewam, że to jest najmniejszy problem poza zgromadzeniem kasy na to, ale z drugiej strony przygotowanie kondycyjne, o którym też wspominasz, mm. że m, wybierając się tam trzeba się przygotować właściwie na najtrudniejsze, żeby ewentualnie miło się zaskoczyć. Myślę, że im więcej mamy doświadczenia, tym lepiej dla nas. I to jest też ta złota rada, którą przekazuję w tej książce: nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę. Rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem o osobie, która wyjechała na kagła, nie do końca tak. wiedząc, z czym ma się zmierzyć. Ja uważam, że doświadczenie należy zdobywać stopniowo, im bliżej własnego domu, początkowo tym lepiej, a potem rozszerzajmy te swoje horyzonty już o coraz bardziej odległe, coraz bardziej egzotyczne góry. Jest rzecz, o która nawet Ciebie, mimo że tych wypraw masz za sobą parę, mówiąc czule, zaskakuje wciąż? Tak, myślę, że na każde, z każdej wyprawy przywożę coś nowego dla siebie. Ja Jestem podróżnikiem dosyć multiinstrumentalnym, hmm. który próbował różnych rzeczy. W rowerowych, pieszych, na rakietach śnieżnych. Hmm. Chodziłem po zamarzniętych rzekach w Himalajach i każda ta wyprawa niesie dla mnie nowe doświadczenie i na każdej z nich czegoś nowego się uczę. A korzystasz często z pomocy lokalizacji? Zdecydowanie tak. Kiedy rozpoczynałem swoje chodzenie po górach w Nepalu czy w Ameryce Południowej, byłem przekonany, że noszenie plecaka przez kogoś innego jest dla mnie po prostu niehonorne. Mm. To tak jakbym na daną górę nie wszedł. I dopiero spotkanie z porterami, czyli tragarzami w Tanzanii na Kilimandżaru świadomiło mi, że, że jestem głupi. Mówiąc krótko i ogólnie. Mm. Bardzo prostym przykładem mi to wytłumaczyli. Słuchaj, jeśli my nie będziemy nosić twoich bagaży, to będziemy sprzedawać fajki na sztuki na skrzyżowaniach ulicy. jak myślisz, co jest dla nas lepsze. Mm. I wtedy to otworzyło mi oczy. Jeśli możemy zostawić pieniądze i nasze pieniądze mogą sprawić, że czyjeś życie będzie łatwiejsze, ciekawsze, no to dlaczego możemy tego nie zrobić? Mm. Nawet powinniśmy to robić. I, I ważne, żebyśmy to robili etycznie i odpowiedzialnie. W takich górach jak właśnie w Tanzanii, jak Himalaje w Nepalu. Warto korzystać z usług przewodników, tak żeby szczególnie dla osób, które mają mniejsze doświadczenie, ten trekking był przyjemnością, a nie wyczynem. Bo nie wszystko musi być wyczynowe. Mm -hmm. Mateusz Waligura od marzenia do przygody. Wszystko o wędrowaniu zamknięte w książce Trek. Bierzcie i przygotowujcie się tak, żebyście cali i zdrowi wrócili. Mateusz, dziękuję za spotkanie dziękuję. i polecam się. Jakbyś z jakimś fajnym projektem znowu ruszał w świat, to daj znak. Widzą, niech się inspirują. Tak przynajmniej po ostatniej naszej rozmowie. I mam nadzieję, że po tej też mówili. Dziękuję ci jeszcze raz. Dzień. Agnieszka Burzyńska, WONET RANO, z Fakt Opinie już za chwilę. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Jeden Dzień dobry, z ludzi, pani który był wczoraj u, 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 u prezydenta wraz z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego pozdrawiamy. I... I pozdrawiamy. I zamieniamy się w słuch już za chwilę. Fakt, opinie na antenie Onetu o 9.30 polecamy. A my wracamy jutro za 5.08.